Witam tu Alistejo na Inselburgu. Doszedłem do wniosku, że odżałuję te 100 tysięcy i pogadam z tym drugim karczmarzem. To znowu ty. Teraz nikt nam nie przeszkodzi. O czym chcesz pomówić, Daert? Oto twoje pieniądze i niewolnice. Tak jak sobie życzyłeś. Miałem nadzieję, że szybciej przyniesiesz mi tę zaliczkę. To poważna sprawa. Można się było trochę sprężyć. Teraz musisz dotrzymać obietnicy. Oberżysta zaciera dłonie z zadowoleniem. Jestem gotów odpowiedzieć na twoje pytania, Daert. Opowiedz o Inselburgu. Szczególnie interesuje mnie to, czy na wyspie mieszkają jakieś osoby, o których możesz powiedzieć, że są bardzo szczęśliwe, cnotliwe i wierne. Zadajesz dziwne pytania, ale obiecałem ci odpowiedzi, więc opowiem wszystko po kolei. Wszyscy uważają, że młoda królowa Elsa jest szczęśliwa. Ma bzika na punkcie swojego syna. Kompletnego. Co to słowo ma być tutaj? No to jest bez sensu. Co, syn jest kompletny? Nawet mimo tego, że jak głosi plotka, młodzieniec jest zepsuty i niegrzeczny. Niedawno zapadł na poważną chorobę, ale wyzdrowiał, więc królowa jest tym bardziej szczęśliwa. Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli tu kogoś grzeszącego cnotą, a i wiernych osób zaczyna brakować w dzisiejszych czasach. To ginący gatunek. Zatem królowa Elsa... Dzięki, Peter. Co to ma znaczyć dzięki? Teraz wisisz mi 3 pałace, stajnię pełną ogierów czystej krwi i 100 niewolnic niezwykłej urody. Wiesz co? Poczekaj. Najpierw cię zabiję. Wow. Z Daertem lepiej nie zadzierać. To musimy zniszczyć. To wiadomo. Ale... Wiecie co? Nie ma jakiejś potężnej armii, tylko co tutaj? 40 many. Peter Sztur. Intelekt 3, obrona 8, atak 4. Nie jest zbyt potężny, można było go wcześniej odwiedzić. 12 poziom. Peter, właściciel małej, przydrożnej karczmy, znany ze swej ogromnej chciwości i bezwzględnego eksploatowania źródeł dochodu. Czy tak, na pewno uderzymy tutaj. Aha. To powinno sporo pomóc. Okej, okay, jest nawet bardzo dobrze. A ja mam szał! Ha. Tylko, że... Chyba, że to. Właśnie, bo ja to wciąż testuję. To może... A może... Aha, tego nie mogę. Dobrze, nie będzie, że tu. No właśnie, chodziło mi o to, żeby tu powstała jednostka do tankowania obrażeń. Tutaj... A może da się zabić po prostu? O! A nie, ja nie chcę się ruszać, bo tu są skrytobójcy. Lepiej nie dawać im okazji do ciosów w plecy i w ogóle zatrucia jednostki, o to tu nie chodzi. Aha, czyli to tym razem tutaj rzuciło klątwę. Ten krzyż przeklęty. Ha, no nie, to kuleczka poleci tu czy tu. Chyba lepiej tak. Co jeszcze mogę zrobić? To bym chciał zniszczyć w sumie. A nawet bym musiał. Dobra, bijemy. Nie chcę ryzykować. Tutaj. Totemik. A, niech będzie taki na wszelki wypadek leczący. Gdyby coś tutaj ten wymyślił. Tutaj nie jest to. Zaraz zakończymy. Właśnie, jest okazja. Deszcz ognia. Tak. A orzeszek? No nie, akurat orzeszek nie. W sumie możemy trochę many zużyć, bo i tak się zmarnuje, także użyję
Ej, to może nawet zabić, jeżeli się szczęśliwie przydarzy, że Max wskoczy. No nie, Maxa nie było. Kończmy to. O! I tym razem moja jednostka nie zdążyła uciec. Ale jest dobrze. No, trochę jeńców. Kasa może być. Nawet. Czy ja dobrze rozumiem, Dirt? Mam zmienić martwego kaczmarza w zombie? To może stać się nową świecką tradycją. Nie inaczej, Orzeszek. Wciąż musi mi powiedzieć, czy ma jakieś życzenia. Zombie unosi głowę i rozgląda się wokół. Życzenia? Nie mam żadnych życzeń. A ja zawsze dotrzymuję słowa. No fajnie, ale... A może mu się towarek zmienił? Plus 5 do many i daje plus 10 do szału, kiedy używana jest umiejętność albo zaklęcie związane z teleportacją. Ale czy to jest na przykład też taka teleportacja, z której korzystają moje arcydemony? Bo wtedy jakby to dało 10 szału. Ciekawe. No nie masz wilkołaków. Korozja. Ciekawe. Gdzie w Inselburgu można kupić fałszywe dokumenty? Na pewno jest tu jakiś fałszerz papierów. Fałszywe dokumenty? Bandyci zwykle kupują je od żeglarzy. W porcie mówisz? Chodźmy do portu. Aha, teraz zbierzemy informacje. Tylko... Aha! Tu! Czy ty masz armię? Dick Piach, stary wilk morski. Witaj, jestem kapitan Piach. Dick Piach. A ty kto? Wampir? Naprawdę? Nazywam się Dart Vampir, jeśli jeszcze nie zauważyłeś. Dart Vampir? Cieszę się, że mogę poznać. Pomóż mi znaleźć kapitana na wyprawę morską. Aha, dla Jimmy'ego. Mój młody przyjaciel marzy o szukaniu skarbów na dalekich wyspach. Sam chętnie wziąłbym jakieś ciekawe zlecenie. Gdy byłem młody, często żeglowałem w egzotyczne miejsca, więc rozumiem głód włóczęgi twojego przyjaciela. Jeśli ekspedycja okaże się ciekawa, zadowolę się skromnym wynagrodzeniem. Morska ekspedycja w poszukiwaniu skarbu to byłoby wspaniałe. To może najpierw kupmy te dokumenty, bo mi jeszcze zwieje. On ma w ogóle fajny statek, zobaczcie. Nie sprzedajesz przypadkiem fałszywych dokumentów? Nie, nie fałszuję dokumentów. Jestem uczciwym żeglarzem. Mój statek przewoził ładunek i pasażerów. Przywiozłem do Inselburga ważnego gościa, instruktora szermierki i tańca, zaproszonego do królewskiego zamku, by uczcić dziedzica tronu. Zaproszono go do zamku? Tak, zaprosiła go sama królowa, jako mentora dla królewicza. Dziwne, że się nie spotkaliście. Przyszły mentor dziedzica z Inselburga zatrzymał się w przydrożnej karczmie pod siedmioma wichrami. No to właśnie tam byliśmy, by zjeść coś przed wizytą w zamku. Dziękuję, kapitanie. Ale zaraz, bo my tu nie skończyliśmy jeszcze. Czy twój statek jest już gotów do wynajęcia na wyprawę odkrywczą, o której rozmawialiśmy wcześniej? Niestety, mój statek nie może opuszczać portu. Jeśli chcesz wyruszyć na ekspedycję poszukiwawczą, musisz kupić dla swojego przyjaciela odpowiednią jednostkę od elfów na wyspie Galenrim. No ale ja nie mam mapy, żeby tam się dostać. Tutaj nie znajdziesz nic ciekawego, a te elfy budują naprawdę wspaniałe statki. Czego jeszcze potrzebujemy, by wyruszyć na wyprawę? Co za dziwne pytanie. Oczywiście będziecie potrzebować załogi, to znaczy żeglarzy, a także odpowiednich zapasów żywności i wody, ale tym zajmę się sam.
Chyba wiem, gdzie można znaleźć żeglarzy na naszą ekspedycję. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie można znaleźć. Intrygujesz mnie. Udało ci się wynająć profesjonalną załogę. Kto jest bossmanem? Weź 50 więźniów i naucz ich podstawowych prac. No ta. Posłuchaj, Dart. Nie podoba mi się ten pomysł. Jak mam nauczyć ich podstaw, skoro przyzwyczajeni są machać mieczem, a nie wiązać liny? Ale jeśli nie ma innego wyjścia, zobaczę, co da się zrobić. A bossmanem mianuję tego z najszerszą szczęką. Nie ma innego wyjścia, Dick. Weź tych więźniów. Czy co, już nic więcej tu nie masz? Miło mi zameldować, że wszystko gotowe do wyprawy. Dobra robota. Nie sądziłem, że tak gracko poradzi sobie z zamówieniami. Daj sobie spokój z wojaczką i zatrudnij się jako kwatermistrz na statku handlowym. Ale spiłuj najpierw kły, żeby nie wystraszyć załogi na śmierć. Muszę iść. Aha, to chodziło o to, że zatrudniłem załogę, czyli jak gdyby potwierdziłem to, że chcę oddać jeńców i teraz musimy kupić statek, ale sami widzicie, że no na razie nie kupię, bo niby jak. A zobaczmy, może komuś się ikonka pojawiła i chciałby poinformować mnie o tym, że mnie lubi i że fałszuje te dokumenty. Tu nikogo nie było. No dobrze, jeszcze sprawdźmy po kolei, bo może czasem się coś pojawiło. O! Czy wasi uczniowie czytają złe wieści? Ten obrzydliwy szmatławiec? Na usługach mroku? Niestety, niektórzy tak. Za moimi plecami mroczna propaganda jest zakazana w naszej szkole, gdyż może wypaczać młode, niedoświadczone umysły. Te parszywe strony zawierają zbyt wiele rzeczy atrakcyjnych dla młodych ludzi. Na przykład zdjęcia wampirzyc, relacje z mrocznych festiwali, reklamy najemniczych armii ciemności. Ale jak już wspominałem, to wszystko jest u nas zakazane. Ile trzeba by zapłacić, abyś zezwolił na dystrybucję tej gazety w waszej szkole? Niewiarygodne. Jak śmiesz składać takie propozycje? To doprawdy niesłychane. Chcesz, żebym ja, nauczyciel Severus, pozwolił uczniom czytać ten obrzydliwy brukowiec? Chcesz? To znaczy, ile to kosztuje? Za ile się zgodzisz? Chcesz, żeby strony pełne obrazków z wampirzycami pojawiały się w murach szanowanej instytucji dydaktycznej? Czy ty w ogóle wiesz, co mi proponujesz? Jestem najstarszym i najmądrzejszym nauczycielem w Królewskiej Szkole Morskiej. Proponuję więc 50 tysięcy... Ja nie chcę dać mu kasy! Co to ma być? Zgodzę się na tę skandaliczną propozycję w zamian za 100 tysięcy... Znowu 100 tysięcy? Nie! Pod warunkiem, że nikt nigdy nie dowie się o tej rozmowie. Ma się rozumieć. No niestety muszę się zgodzić, bo to widocznie do czegoś jest potrzebne. No i zobaczcie, jak mi mało kasy zostało. Czy ktoś tutaj coś fałszuje? Dart, cieszy mnie twój widok w Królewskiej Szkole Morskiej. Miło mi cię poinformować, że wszyscy nasi absolwenci są zagorzałymi czytelnikami złych wieści. Muszę przyznać, że nawet ja sam cenię sobie grafiki i informacje dotyczące zwycięstw Armii Mroku. Mrok jest zdecydowanie bardzo atrakcyjny. Wrócę później. No nie no, zostałem wyspawany, no. Tu nic się nie zmieniło. A ty, Wajzo, fałszujesz dokumenty. Hej. Nie. Niestety, on nie fałszuje. W sumie nie wiem, kto tu mógłby fałszować. Chyba, że... ten cały nasz... szmugler. A to oznacza, że musimy znowuż przepłynąć... Ej, zaraz. Nie musimy. Ja mam statek z drugiej strony. Aha, ale to i tak będzie kawał drogi. No dobra, to przynajmniej sobie przyjadę się. Tutaj chyba zatrzymał się ten cały... no wiecie kto. No ten od szermierki i od... i od tańca. Podejrzewam, że w kolejnym odcinku pewnie z nim trzeba będzie pogadać. Chyba, że okaże się zbyt silny.
Nie, chyba jednak nie fałszuje. Gdyż nie ma żadnej ikonki nad głową. Co? Potrzebujesz darmowego papieru do pakowania? O co tu chodzi? Darmowy papier do pakowania? A cóż to za sztuczka? Ty ciągle mówisz o papierze. Zgodzę się, ale nie próbuj mnie oszukać. Oczywiście, wszyscy szmuglerzy potrzebują papieru do pakowania. Dostarczamy towary do sklepu w całej Netanie, wiesz? Opowiedz mi wszystko ze szczegółami, żebym był pewny, że nie ma tu żadnego haczyka. Zapakuj towary w gazetę Złe Wieści w ramach prezentu. Dorzuć trochę papieru każdemu kaczmarzowi lub kupcowi. Dostarczę ci duży zapas. Chwileczkę. A może chcesz zerknąć na moje towary? Pokaż, co masz na wymianę. Nic się nie zmieniło. Aha, to my w ten sposób będziemy propagandę rozsiewać. No właśnie. Zorganizuj rozpowszechnianie gazety przez szmuglerów. Aha. No nic, będziemy musieli się tym zająć, jak wszystkim innym. Ale zobaczcie, niedługo nowy poziom. Może bym musiał jakąś taką armię stłuc i po prostu awansować. To by nawet nie było takie złe rozwiązanie. Tylko jeszcze za bardzo nie wiem, gdzie ta armia się znajduje i czy ona znajduje się właśnie tu, czy może na innej wyspie. Trzeba będzie tę sprawę obadać. O, ale mi to wyszło. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie tutaj się pobawimy.